Dzisiejszego ranka świt jest osobliwie nieprzyjazny. Budzisz się nagle i zdajesz sprawę, że wokół wciąż panuje niemal całkowita ciemność. Pseudo-półmrok, który nie da ci zasnąć z powrotem, lecz nie pozwoli również wybudzić się do końca z ciążących okowów sennego paraliżu. Zawieszony w tym stanie obserwujesz, jak szarość dnia powoli wdziera się do mieszkania, by stoczyć nierówną walkę pomiędzy światłem a mrokiem. Po pewnym czasie podnosisz wreszcie zaspany łeb, rezygnując z dalszych prób wykradnięcia choćby drobnej chwili odpoczynku z przemijającej właśnie nocy, a nastającego poranka. I gdy już niemal pogodziłeś się z wizją stawienia czoła kolejnym wyzwaniom dnia, Wyczerpany wyglądasz przez okno i widzisz, jak świat pokrywa się całunem białego zimna. Porywisty wicher rozrzuca śnieżny puch po okolicy, szczelnie wypełniając wszelkie nierówności w ziemi, w drodze i na drzewach. Z czasem warstwa śniegu pod własnym ciężarem ulega sprasowaniu i zmienia się stopniowo w ziernisty lód, oszraniając szyby i przydrożne znaki. Z pewną dozą obojętności przyglądasz się temu procesowi, w myślach planując już kolejne etapy swej dalszej wyprawy. Wiesz, że to nie będzie łatwa podróż. Ale czy kiedykolwiek była? Tymczasem na zewnątrz zrobiło się już widno. Zrezygnowany chwytasz swój tobołek i przekraczasz próg gospody, rozpoczynając tym samym kolejny rozdział swej niezamierzonej wędrówki.